Reklama wszystkim. Zapraszam do oglądania zasiadki na Starym Sączu, 3-dniowa, weekend, stanowisko 7 i 6. Jest połowionych parę ładnych karpi. Pamiętajcie o subskrypcji, ten czerwony guziczek tam na dole, klikajcie w niego, bo dużo osób jeszcze ogląda, nie subskrybuje kanału, a to motywuje, jak się widzi, jak te subskrypcje przybywają, jakie wyświetlenia, łapki w górę. Więc komu się podoba, to łapeczka w górę, jak nie, to w dół, wiadomo. I tyle, zapraszam na film. Zobaczcie, mam pięknego karpia, pełno łuski, dał nieźle czadu. Zobaczymy, ile waży. 13800. No jest pierwszy karp. Piękny, pełno łuski. 13800. Śliczne, śliczne ma kolory. Dobra, puszczamy go.
Widzicie opadającą całą zanętę kukurydza. Zobaczcie. Fajnie to widać wszystko. Co bardziej smakuje, to śmierdzące? Czy śmierdzące? No. Ja się kurwa nawet nastawiłem na słodkie. Ja na słodkie się nastawiłem. Jeszcze morze i... Zmysła miałem założonego z nasza i do tego jeszcze mógł owo taki, no, ani nie pyka, ani nie pyka. Śmierdziel, no. Ja bym powiedział, że kurwa słodkie na 1000%. Kto by mi co nie powiedział, to bym powiedział, że słodkie. Ale nie napadaj. Dobrze, jak kotleje cię z nasza, to wodę powiesza i do tego. Ale to na pewno będzie amur, bo to chyba wpykało jak bym wciskał, powoli. Nie, mi się wydaje, że to będzie kar. Dobra, ciągo ja idę już. Karp. Karp? Karp, no. Nieduży, dawaj podmiar. No. Bądź się. Takie są właśnie najbardziej przejebane. No, on świruje jak. A z tego, tutaj miałeś? W nocy? No. To małe są przejebane, najbardziej. Dobra, chodź tu gościu. Cyk. Jeszcze się kurde rozpada. Kilo, nie? O, 4 kilo. Malutki. Dobra, drugi karp. Tym razem malutki, 4 kilo. Ale przynajmniej się coś dzieje, bo od rana jest cisza. Wywozimy i czekamy dalej. Puszczamy go. No, już zaparkował. No, wskakuj. Podpłyniesz mi tam? A drugie są, nie? No. A nie, tu on tutaj jest, obok. Dobra, wyłącz.
na wiosło, ze. Tu jest. Nie podpływasz. Dobra, zostaw wiosła, nie hałasuj. Puść, puść. Masz włóży tę wodę. A masz włóży? No, zostaw je w wodzie. Weź podbierak. Nie wstawaj, po co cholerę wstaw. Lepiej jest. Prosto leży. Ładnie, ładnie. Trzymaj go. Elegancko. Czekaj chwilę. Czekaj, tylko mu przerzucę ten ołów. Dobra. Przekładamy jakoś ten, poczekaj. Dobra, elegancko, piąteczka. Dziękuję. Nie wiedzą. Ale tak centralnie. O. Czy się da podnieść? Może tak. Trzecia. Dobra. Trzeci karp. Zaraz po przewiezieniu. Osiem, 600 waga. Zjemy sobie, bo nas mieliśmy branie akurat przy kolacji. Robiliśmy. Więc zjemy sobie i przewiozę zestaw. Dobra. Aha, bo jest tu ponton, nie? Nie ma tak, że wiesz. Bo można było, no, gdzieś na głęboko. Nie,
właśnie dobijam, nie? Wyważył ten zestaw, na którym było teraz to branie. No właśnie, to jest to miejsce. Wystarczy. Zaczyna padać. Zobaczcie jak leje. Masakra. Jest czwarty karp, 8 kilo, ładny, pełnołuski. Chwilę troszkę przestało padać, bo cały czas nam padało. I momentalnie branie w przerwie. Ale teraz znów, słychać, nadciąga burza, błyska się. Więc pewnie zaraz się zacznie. No ale nic, czekamy dalej, żeby wreszcie może u Grześka pojechało. No, na razie są ciągle branie u mnie. To jest pewnie też kwestia miejscówki. Ale teraz masz tam podobnie, nie? Podobnie, podobnie. Przynęta ta sama, więc myślę, że pojedzie w końcu. No, mamy na taką nadzieję. Dobra. Zobaczymy, tak, co będzie. Puszczamy gołem. No i co, jeszcze się widzimy. Jest noc, z soboty na niedzielę. Trzecia nad ranem. Piękny odjazd wyrwał mnie ze snu. Kurczę, ryba mi zaparkowała za górką, ale niestety się wypięła. Co? Trzeba dobić ponton i płynąć. Tafelka na wodzie. Przestało padać. Nie ma się co obijać. Grzesiek śpi. Więc sobie założę klipsa, runnera. I sobie wywiozę.
wszystko wrzucone do auta, jak widzicie. Złapał nas deszcz. Wczoraj wieczorem wyciągnęliśmy silnik, echo sondę, bo trzeba było obrócić ponton, bo tak lało. Ale teraz sobie wywiozę na wiosłach bez echa. Mam marker postawiony, więc wiem gdzie. Dobra, stąd tyle. Dobrze, żeby szpula była schowana na maksa, żeby dobrze ustawić klips w ten sposób. Cyk. Powinno być w porządku. Płyniemy. Dobra, widzimy się przy markerach. Jest to za chwilę. Dopływamy do markerów. Nie wiem, czy je widzicie, bo na kamerze może być problem, ale są już niedaleko. Pięknie ryba się spławia, słychać jak się rzuca. Dobra, teraz tak, na wprost i troszkę za tym markerem i będzie na tej miejscówce. Podpłyniemy sobie trochę do przodu, później cofniemy, żeby się nam ładnie żyłka zluzowała, żeby opuścić na dno zestaw. I zrobimy tak do tyłu. Cyk. I kładziemy. Pyk.
Dobra, mamy dno. Postawione. Podsypane prosto pod zestaw. I spływamy z powrotem. Kładę się do spania i czekam na odjazd. Kurde, powiem wam, że fajnie jest. To ma swój klimat. Ciemnica dookoła. Tam tylko jakaś budowa. Więc halogen odpalony na sprzęt. Trochę denerwuje, nie powiem. Ale tak to jest super. Przyjemnie, nie za ciepło, nie za zimno. W krótkich spodenkach można śmigać o 3 rano. Klapeczki. No to zapierniczamy, bo trzeba to naciągnąć. Ściągamy. Zabezpieczamy, naciągamy. Boże, jak te muszki są denerwujące. Dobra, wystarczy. Dobra. Gotowe. I czekamy na branie. Jeszcze na chwilę do was wracam. To co wywiozłem sobie ten zestaw. Obudziłem Grześka jednak, bo on miał jeszcze w nocy przed takim deszczem, co się zaczęło konkretnie. Miał odjazd, miał branie. Na to co mu tu przygotowałem. No i on później już po prostu zostawił tą wędkę, rzucił ją tylko z rzutu, bo się rozpadało, szła burza. A szkoda, bo jeszcze nic nie złowił, a pasuje, żeby coś złowił. Więc go obudziłem, bo jest okazja sobie wywieźć zestaw. Więc myślę, że wywiezie i będzie miał strzała. Ale to cuchnie. Ale dobrze, tak ma być. Dobra, kulki mu nabiję. Muszę sobie dokupić tych kulek peletu, bo mi się kończą, a naprawdę mi się fajnie spisują.
Dobra, i ma zestawik gotowy, kuleczki. Tutaj zanęta. Tak to wygląda. Tyle idzie do wody na zestaw na raz. I są piękne brania. Dobra, śmigamy do brzecha. Jesteś? No, znajdź się z jakimś fajnym hakiem. No, tak jak wam mówiłem, Grzesiek stracił rybę. Najprawdopodobniej właśnie przez hak. Spięła się. Więc sobie zmieni przypon. Widziałeś, nie ma hopie różnicy, czy stąd, tu z bliska było branie. Odjazd znów taki. Dość długo mi jechał, nie wiem czy on mi nie przejechał przez górkę, ale holowałem go trochę. A mimo to gdzieś się tu zatrzymał, a tu nie ma takiej wysokiej górki. Chyba, że gdzieś przy dnie murował. Jakbym miał dobity ponton, to bym skoczył i bym popłynął po niego, ale... Zawijasz trochę, czy nie? Zawinę. Trochę zawin. Jeszcze bym nawet zawinę. No. No i co? I po tej nocy? Kończymy to siatkę. Tak, była ta wywózka o trzeciej. O trzeciej. Już po tym nie było brania. W ogóle nie było. Teraz mamy przed 10:00, jest... Rybki chodzą, ale już nie brały. Nie brało nic. Także, ale zostało coś... akurat padać teraz w tym momencie. Tak, to w sam raz żeśmy się złożyli, ale i tak wszystko mokre, wszystko do suszenia. U mnie było branie w nocy, oczywiście, ale niestety spiało się prawdopodobnie wina haka. To już mówiliśmy. To co my gadaliśmy, to no, trudno. Tak. Zobaczymy za 2 tygodnie co będzie. No, za 2 tygodnie znów tutaj siadamy i powalczymy. Mamy 8 i 10 stanowisko. No i tyle, no rybek troszkę tam było, ja coś tam powyciągałem, gdzieś te miejscówki mi się dały. Może też kwestia przynęty, bo później... Ja założyłem właśnie też to samo, to samo i było branie właśnie. Dokładnie. No i tyle, jedziemy powoli do domku, rozpakować wszystko, gdzieś to kurde trzeba rozłożyć, żeby się suszyło. Tak, także pamiętajcie o subskrypcji. Na dole czerwony guziczek, klikacie, dzwoneczek możecie dać, żeby wam przychodziły powiadomienia. No, jak się podobało, łapeczkę w górę zostawcie, jak nie, no to w dół. Kończymy, trzymajcie się, do następnego, na razie.